Jezus zostawia swoim uczniom, więc także nam, zadanie. Mamy być solą dla ziemi i światłem dla świata. Mamy niejako oddziaływać na zmysły świata, na jego wzrok, na jego smak. Mamy nadawać temu, co ziemskie, głębszy, bogatszy smak i chronić od zepsucia. Mamy tak oddziaływać na spojrzenie świata, by ten widział siebie samego w jaśniejszych barwach. Ale celem tego świadczenia, tego oddziaływania na świat nie ma być postawienie nas, uczniów Jezusa, w centrum. Celem jest to, by ludzie widzieli nas, ale chwalili Ojca, wychwalali Boga, który jest dobry, który zachowuje to, co dobre, oświeca to, co dobre, co sam stworzył. Możemy też zapytać samych siebie, w czym my, Jego uczniowie, szukamy smaku w naszym życiu. Co podbija smak naszej codzienności? Czy wrażenia, czy nasza wiedza? W czym szukamy światła, zrozumienia dla nas samych, dla naszych obowiązków, dla naszych relacji? Oby sam Bóg swoją obecnością nadawał nam smak, nadawał blask naszemu życiu. To, co mamy dać innym, w końcu pochodzi od Niego.